Szanowni Państwo, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wyróżnienie, jaką jest nagroda przyznana prezydentowi za działanie na rzecz dialogu społecznego. Bardzo dziękuję pracodawcom Pomorza za inicjatywę. Dziękuję za zrozumienie również wagi odbudowy dialogu społecznego w naszym kraju. Cieszę się, że ten dialog udaje się odbudować po decyzjach związków zawodowych o przerwaniu dialogu o wyjściu z Komisji Trójstronnej. Udało mi się w ciągu ostatnich lat doprowadzić do tego, że to właśnie pracodawcy razem ze związkowcami zbudowali podstawę w wyniku inicjatywy Kancelarii Prezydenta do powstania nowej ustawy o dialogu społecznym. Dzisiaj ta ustawa jest już przedmiotem uzgodnień pomiędzy pracodawcami, pomiędzy związkowcami i pomiędzy rządem polskim. Jestem przekonany, że ustawa, gdy wejdzie w życie, będzie potwierdzeniem zasady, że zawsze zgoda i współpraca jest lepsza od prostego konfliktu. Mam nadzieję, że przyczyni się ona również do tego, że i pracodawcy będą łatwiej mogli rozmawiać i szukać konkretnych rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracowników. Serdecznie dziękuję raz jeszcze, pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkim polski dialogu.